27 grudnia wspominamy błogosławionego Alfreda Partesais, męczennika. Alfred urodził się 2 czerwca 1899 roku w Hiszpanii w rodzinie wielodzietnej. Do zakonu księży Piarów wstąpił w wieku 16 lat, a śluby zakonne złożył po roku formacji. Święcenia kapłańskie przyjął 3 marca 1928 roku w wieku 29 lat. Studiował nieco dłużej, gdyż normalny tok studiów wydłużyła choroba. Jeden z jego współbraci tak o nim powiedział. Budujący był jego widok, z kulami, ale tak radosny, jakby był zupełnie zdrowy, zawsze z uśmiechem na ustach. Alfred zgodnie z charyzmatem pracował w szkole prowadzonej przez zakon w Villa Carriedo od lipca 1936 roku. Był cenionym nauczycielem także za duże poczucie humoru. Gdy wyrzucono go stamtąd w trakcie prześladowań kościoła chrześcijańskiego w Hiszpanii, schronił się u swojej ciotki. Tam aresztowano go 17 listopada 1936 roku i osadzono na statku więziennym zakotwiczonym w porcie Santander. Zawsze nosił habit. Od 18 roku życia cierpiał z powodu choroby kości udowej. Był kulawy i z tego powodu chodził z laską. Gdy chciano mu pomóc wejść na statek, powiedział, że zawsze chodził z laską, ale żeby dojść do Pana Boga, nie będzie jej potrzebować i odrzucił ją. Po 40 dniach przebywania w ładowni wezwano go przed trybunał zasiadający na pokładzie statku, przed którym miała być rozpatrywana jego sprawa. Proszono go, by się ratował. Mówiono mu, że wystarczyło sobie pobrudzić ręce i udawać robotnika, lecz Alfred odpowiedział zdecydowanie. Nie chcę wypierać się tego, że jestem kapłanem, członkiem zakonu kleryków regularnych ubogich Matki Bożej szkół pobożnych. Wobec rzekomych sędziów oświadczył ksiądz Piar z Villa Carriedo. Niemal natychmiast zabito go strzałem w tył głowy. Zginął za to, że konsekwentnie wyznawał wiarę w Pana Boga, za to, że był zakonnikiem katolickim. Został beatyfikowany wraz z grupą 12 Piarów przez papieża świętego Jana Pawła II 1 października 1995 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Alfred aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.